Ostatnie przygotowania zawodników przed tym spotkaniem. Witamy piłkarze już na boisku i przed nami 90 minut prawdziwych emocji. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa komentował Jacek Laskowski. Dzisiaj zobaczymy ciekawie zapowiadające się spotkanie grupowe. Mamy nadzieję na emocjonujący mecz. Po postawie w fazie grupowej można rozpoznać prawdziwych profesjonalistów. Na finał pucharu zmobilizuje się każdy, ale żeby do niego dotrzeć, najpierw trzeba umieć wygrywać takie spotkania jak dzisiaj. Zobaczmy, jak im pójdzie. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Zaczyna nasz zespół biało-czerwoni. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Mknie z piłką na bramkę. Przytomne wejście obrońcy wybił na aut i dał kolegom odetchnąć. Może dośrodkować. Ryzykownie, trzeba wybić. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Julian Brandt. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Niemcy wznowią grę wrzutem z autu. Popatrzmy, na kogo dzisiaj postawił selekcjoner Niemców. Mamy tutaj, Jacek, układ 4-5-1, ale ze środkiem ciężkości przesuniętym do przodu. Ofensywny wariant tego ustawienia zakłada ścisłą współpracę dwójki pomocników z jedynym napastnikiem. Jednocześnie zagęszczenie środka pola pozwala skutecznie rozbijać ataki rywali. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Nie, takimi strzałami nie zagrozi bramce. A był w całkiem niezłej sytuacji, mógł lepiej przymierzyć. Fatalnie sobie ułożył piłkę na nodze. Próba centruje z rogu w pole karne. Kapitalna obrona, strzał głową. Może coś z tego będzie. Na piłkę, co z tego wyniknie? To musi być gol! Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła wynik. Przysłuży się to dramaturgii spotkania. Spójrzmy na to z innego kąta. Widzimy teraz złość trenera. Nie układa się mecz po jego myśli. Wznowienie od środka. Polacy prowadzą. Gnabry. Klosterman. No i mamy dobry, udany odbiór.
Co teraz wymyślił? Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Gorecka. Werner. Dobra pozycja do oddania strzału. Chyba będzie wrzucał. Ależ wspaniale grają piłką. Posłał piłkę na dalszy słupek. Szkoda, próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Głęboka wrzutka, rzut sparował piłkę na bok. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ależ przeczytał to jak profesor. Havertz. Julian Brandt. Niestety, strata piłki. Timo Werner. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Leon Goretzka. Havertz. Jest decyzja. Karny dla Niemców. Bez wątpienia był faul w polu karnym. Sędzia wskazuje na 11 metr. Na dodatek to było brutalne wejście, za które zawodnik powinien dostać żółtą kartkę. I bramka z rzutu karnego. I mamy wyrównanie w tym meczu. 1-1. No, ma miejsce na skrzydle. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma sporo możliwości. No tak! Żenada, naprawdę żenujące uderzenie. Co tu kryć? Statystyki są rozczarowujące. Oni tu powinni dominować, a tymczasem oddają mało strzałów i nie stwarzają zagrożenia. Nic dziwnego, że mamy tylko remis. Gorecka. Ma piłkę, co teraz zrobi? Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Klostermann. Julian Brandt. Havertz. Zobaczmy, co zrobi. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Nie będzie już z tej akcji zagrożenia. Piłka poza boiskiem, mamy aut bramkowy. I piłkę przejmują rywale. Kimmich zostawił za sobą trochę boiska. Pole karne, będzie ciężko. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga od golkipera, aby bronił takie strzały, ale teoria nie zawsze przekłada się na praktykę. Brawo! Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Karną opozycję. Przed nami przerwa. Sędzia skończył pierwsze 45 minut. Miejscowi kibice niezadowoleni. Na pewno pojawią się głosy o karnym z kapelusza. Karny moim zdaniem słuszny. Zresztą było, minęło. Teraz trzeba wziąć się do roboty i walczyć w drugiej połowie. Czasu jest jeszcze dość, żeby zmienić...
Arbiter rozpoczyna drugą połowę meczu trzeciej kolejki w tej grupie. Ostatnie 45 minut pierwszej rundy tej fazy. Powoli zaczyna się walka o być albo nie być. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. No i strata piłki. Julian Brandt, Havertz, Goretzka, Gnabry. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem. Werner! No, można powiedzieć, że bez wysiłku obronił ten strzał głową. Takie uderzenia to dla niego bułka z masłem. Żeby go pokonać, trzeba się bardziej przyłożyć. Jest coraz bliżej bramki. Ryzykował, ale pewnie odebrał. No, już blisko pole karne. Julian Brandt. Piłka znalazła się za linią końcową. Aut bramkowy dla rywali. Jest zmiana w reprezentacji Niemiec. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis dowieść. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Popisowo zmarnowana sytuacja. Miał praktycznie setkę, mógł zrobić z bramkarzem co chciał, a on poszedł na siłę i fatalnie przestrzelił. Słuszne pretensje kolegów. Kimiś. Rywal przejmuje piłkę, ale czy zdoła ją Bramka! Brawo! No można powiedzieć, że to było wejście smoka! Nos nie zawiódł trenera. Bardzo dobra zmiana. Świetnie wpłynęła na grę całego zespołu. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji. Uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Mądra decyzja trenera. Właściwa reakcja na wydarzenia na boisku. Tak, jeśli marzą o korzystnym rezultacie, muszą zabrać się do odrabiania strat. Sędzia pokazuje grać dalej. Zawodnik szykuje się do wrzutki. Gwizdek sędziego i karny dla Polski. Co za pudło, proszę Państwa! Niewiarygodne, chyba zjadły go nerwy. Dawno nie widziałem tak zmarnowanej jedenastki.
Aż dwóch graczy zostało zmienionych w tej drużynie. Kimmich, Julian Brandt. Groźne, prostopadłe podanie na szczęście był na posterunku. I tak oto tracą piłkę. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Spójrzmy, Niemcy w ofensywie. Uwaga, co z tego wyniknie? Co teraz wymyśli? Havertz? Niecelny strzał, nie ma gola. Trwa druga połowa spotkania, zespół prowadzi. No jak widzimy, trener dokonuje wymiany gracza. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Niestety strata piłki. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Dobrze, wbiega na wolne pole. Havertz. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyku. 3-1, taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. 15 minut pozostało do końca regulaminowego. Ależ tam się przedarł! Jeśli pójdą za ciosem, mają szansę wyrównać, bo to była bramka kontaktowa. Popatrzmy na powtórkę. Zdobyli szybko bramkę, odpowiadając na trafienie rywali. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Trzy do dwóch to tylko jedna bramka przewagi, a obie drużyny lepiej radzą sobie w ataku niż w obronie. Jeszcze będzie ciekawie. Werner. Sané. Kimmich. Timo Werner. Może spróbować szczęścia. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Dobre wybicie przez bramkarza. Wybił tę piłkę głową na aut. Aż dziw, że trener zdecydował się go zdjąć. Zagrał na maksimum swoich możliwości. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Ależ przechwyt, pięknie. Dobre podanie, minęło linię obrony. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Pomruk niezadowolenia na trybunach. Ewidentnie kibice liczyli na rzut karny, ale sędzia zdecydował inaczej. Sané. I ruszają Niemcy. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Szukają sposobu, żeby minąć rywali. Piłka opuściła boisko, zaraz grę wznowi bramkarz. To już naprawdę ostatni dzwonek na zmontowanie jakiejś akcji w tym meczu. Co teraz zrobi? To musi być bramka! Bramkarz na posterunku. Sané. Dobre podanie za plecy obrońców. I oto Niemcy rozpoczną od rzutu wolnego. Potrzebują teraz dobrej wrzutki w pole karne rywali. Jeśli wykorzystają okazję na gola, przypieczętują zwycięstwo.
Na piłkę, co z tego wyniknie? To musi być gol! Gol! No i mamy 1-0. Pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia bramka w tym meczu. Trochę zmieni nam to obraz gry. Na pewno. Jedna drużyna będzie teraz grała na luzie, druga będzie goniła... Ależ go wypatrzył. Zobaczmy, co zrobi. Ależ tam się przedarł. Jeśli pójdą za ciosem, mają szansę wyrównać, bo to była bramka kontaktowa.